Legnica, jesteśmy przed galą MB Boxing Night 18. W twoim mieście, Karol Welter, z nami bohater walki wieczoru, walka z Andrew Robinsonem. Karol, kolejny pojedynek i powiedz, czy Andrew Robinson jest dla ciebie wyzwaniem, czy po prostu kolejnym pojedynkiem? Nie, jest dla mnie wyzwaniem na pewno, ale ja do każdego przeciwnika podchodzę tak samo, nie stresuję się z nikim, nigdy się nie stresowałem, także wychodzę pewnie do pojedynku. Mam nadzieję, że naprawdę dobrze go skończę. Ostatnio pisałem taki artykuł o tobie, o twoich początkach, no że trochę się pojawiłeś w boksie zawodowym przez przypadek, ale naprawdę wielkimi krokami, kolejnymi step by step i przechodziłeś kolejne szczeble, między innymi Patryk Szymański i kolejne pojedynki. Ty widzisz rzeczywiście ten duży rozwój. Jak w ogóle czujesz się w tym obecnym etapie twojej kariery, bo rzeczywiście wiele się zmieniło. Tak, wiele się zmieniło, ale to wszystko było skrupulatnie przemyślane, zaplanowane. Wiadomo, czy te też gdzieś tam w międzyczasie się plany zmieniały, ale generalnie taki mieliśmy plan, żeby iść powoli i twardo do przodu przez to, że wyskoczyłem z nienacka, znikąd, także nie mogłem się rzucić od razu na głębokie wody. Zaczęliśmy spokojnie, ale praktycznie każda walka na moim etapie kariery, na tym, na jakim ja byłem etapie swojego boksu, to było wyzwanie, także no co, przechodzę to, tylko jedno potknięcie i to też takie kontrowersyjne. Gdzieś tam zawsze mi to siedziało w głowie, żeby się odegrać, ale na tym etapie kariery Przemka nie wiem, czy to jest sens w ogóle, ale jakby kiedyś chciał, kiedyś byłaby taka okazja, zapraszam Przemka, może nawet Legnicy. Dużo ludzi z Legnicy chce tej walki, pamięta tą walkę i ma niedosyt. Ja już troszkę o tym zapomniałem, chociaż mówię, często wraca temat przez kibiców, nie? Dziś na ważeniu było dosyć spokojnie, Andrew Robinson nie, mówiąc brzydko, pajacował, było spokojnie, ale myślałeś, że może się coś może odpalić, bo trochę przed tymi walkami z Damianem Jonakiem było trochę takich zagrywek, bo wiadomo, to była trylogia. Obawiałeś się tego, czy raczej wiedziałeś, że będzie spokojnie? Czy się obawiałem? Nie obawiałem się, chociaż liczyłem na to, wiedziałem o tym, że tak będzie. Chociaż teraz na wyjściu przed chwilą powiedział, że mi głowę urwie, także, ale śmiał się, gdzieś tam piątkę z nim sobie przybiłem. Wiadomo, medialnie podkręca, ale ogólnie to myślę, że w porządku gościu i damy dobrą walkę. Ile razy oglądałeś tę trylogię Jonak Robinson? Szczerze? Ani razu. Nie, no oglądałem. To chodziło o to, żeby po prostu, że trener się tym zajmuje i raczej po prostu analizuje to, tak? Fragmenty oglądałem, walki ogólnie nie. Oglądam dużo walk, co nie? Ale tak jakoś z tego względu, że też jestem trenerem, zawodnikiem, tego boksu jest tak dużo, ja tak dużo mimo wszystko oglądam walk na turniejach, na galach różnych. Także nie siedzę też w domu, nie studiuję swoich przeciwników, nigdy tego nie robiłem. Jak na razie do tej pory wszystko dobrze wychodzi. Mam naprawdę świetnego trenera, który zawsze układa dobry plan. Wiadomo, czasami się może noga, gdzieś tam można się potknąć, ale plan jest prosty, wyjść i wygrać. Twój menadżer mówi, że możesz zostać spokojnie mistrzem Europy. Czujesz się w ogóle filarem grupy MB Promotion, no bo jednak to widać, że dostajesz walki wieczoru. Dzisiaj masz bardzo fajny pojedynek, jutro będziesz miał fajny pojedynek w Legnicy w swoim mieście. Sprzedajesz sporo biletów, jesteś świetnym łakomym kąskiem dla promotorów, no bo oni też muszą sprzedawać te trybuny i ty jesteś jednym z tych, którzy to wykonują. Czujesz się takim filarem grupy Mateusza Borka? Tak, na pewno, no bo jeżdżę po galach w całej Polsce, nie tylko po galach Mateusza Borka, ale i praktycznie po wszystkich galach takich większych promotorów w Polsce. No i widzę, jaka jest frekwencja na większości gal, co nie? Także no myślę, że Legnica i gale Mateusza Borka nie mają się czego wstydzić, bo zawsze te pojedynki są wyrównane. Gdzieś tam nie chroni swoich zawodników na siłę, tak jak niektórzy to robią. Nie nabija walk na jakichś przysłowiowych boomach. Walki są naprawdę sportowo bardzo dobre. Nie zawsze nazwiska może są jakoś super znane, ale do nich nie zawsze o to chodzi. To chodzi o widowisko, o poziom sportowy, o dobre walki, a nie, że ktoś bardzo znany wychodzi i obija kogoś przypadkowego z ulicy, wziętego, kto dostał licencję, w chipsach znalazł albo coś takiego. Nie? Także tak, czuję się trochę filarem. Mam nadzieję, że inni ludzie też tak to widzą. Zobaczymy, co przyszłość przyniesie. Kariera Łukasza Różańskiego jest taką dosyć bardzo ciekawą, bo nikt się nie spodziewał, że on może zrobić taki krok w swojej karierze, kiedy debiutował. Miał po prostu walki, sam sobie je opłacał z pomocą menadżera. Wy też jakby zaczynaliście tak, że musiałeś sobie opłacać sam z pomocą menadżera, sponsorów twoje walki, chyba około 8 pierwszych. I dopiero potem po walce z Patrykiem Szymańskim podpisałeś tą umowę z MB Promotion. Zmieniło się dosyć sporo w twojej karierze.
czujesz, że możesz zrobić taki podobny krok jak Łukasz Różański w pewnym momencie, bo masz i za sobą kibiców, i fajny boks, i też potrafisz zajeżdżać tych rywali. Może nie masz jakiegoś, nie wiem, nieprawdopodobnego mocnego ciosu, natomiast rzeczywiście potrafisz robić elektryzujące pojedynki. Myślisz, że możesz pójść śladami Łukasza Różańskiego, z którego też można brać przykład, prawda? Bo też się nikt nie spodziewał, że coś z niego będzie. Tak, tak. Może nie wzoruję się na Łukaszu, chociaż widzę podobieństwa w naszych karierach, oczywiście życzę sobie zdobycia takiego tytułu, jak Łukasz zdobył. Ale nie w Bridger. Nie w Bridger, nie w moich kategoriach, bardzo bym tego chciał. Widzę podobieństwa, tak, taki też mamy plan, mamy bardzo dobry team, mam bardzo dobrych sponsorów, którzy pomagają mi od początku mojej kariery, takie jak na przykład Mavo Group, świetni ludzie, naprawdę super firma, na całą Polskę działają i mówię, przy pomocy takich partnerów właśnie jak na przykład Mavo, czy inni tutaj moi sponsorzy, którzy od niedawna mnie sponsorują, czy tam od dłuższego czasu, można naprawdę dojść do takich laurów, jak doszedł Łukasz Różański. Także fajnie współpracujemy, fajnie się nawiązała współpraca z Mateuszem Borkiem, działamy póki co, także mam nadzieję, że wszystko będzie się wiodło. Trzymam kciuki, powodzonka jutro. Super, dziękuję bardzo. Dziękuję Ci bardzo.